Państwo deklaruje i winno pomagać eksporterom w ekspansji, zwłaszcza na takie egzotyczne rynki jak rynki afrykańskie, rynki bliskowschodnie, rynki azjatyckie. I nawet jest dużo deklaracji, ale tak naprawdę to wszystko zależy od firm eksportujących, bo jak na razie to są tylko słowa. By znaleźć się na rynku eksporterów, by rozwijać ten rynek, trzeba mieć produkt najwyższej jakości. Ten produkt musi być lepszy od produktów Unii Europejskiej, bo przecież my na tych rynkach nie jesteśmy znani. Dlatego najpierw ceną, a później jakością produktu można wyprzeć konkurencję z państw zachodnich Unii Europejskiej. Nam to się udało, ale eksport zaczynaliśmy razem z tą nową Polską, która powstała po 90 roku. To już 25 lat naszego eksportu. Systematycznie co roku rozwijamy ten eksport i zdobywamy coraz nowe kraje. Jest to ciężka praca, tak jak powiedziałem, mojej załogi, ale także wysoka jakość produktów. I stąd, krótko mówiąc, sukces. Czy można oczekiwać poprawy? Tak. Szczególną przeszkodą u nas są zatory płatnicze i nieznajomość obcego rynku i partnera obcego, tego partnera z dalekiego kraju. Gdyż najczęściej w tej chwili eksportujemy na zasadzie przedpłat, bo nie ma tak rozwiniętej sieci bankowej, a żadna z firm ubezpieczeniowych nie ubezpiecza jeszcze eksportu na takie egzotyczne rynki głęboko w Afrykę czy też bardzo daleko w Azji. Chciałbym, by znalazła się firma, która zagwarantuje mi ubezpieczenie mojego eksportu. To, że nie będę ryzykował całkowitej utraty produktu, jeżeli wyeksportuję do tego egzotycznego odbiorcy i egzotycznego państwa. Jak na razie nikt w Polsce nie oferuje mi takiego kredytu ubezpieczeniowego. Musi on być też dość atrakcyjny, żeby kosztował nie więcej niż 2-3% produktu, bo w przeciwnym razie cały mój zysk zabierze firma ubezpieczeniowa. A więc są dwie metody. Po pierwsze, albo też porozumienia rządowe pomiędzy rządem Polski a rządem kraju, z którego chcemy rozwinąć eksport, dotyczące gwarancji eksportowych, albo też prężna działalność firm ubezpieczeniowych, w tym KUKE, które by oferowała właśnie taki sposób zabezpieczenia eksportu.